Panie pośle, w ostatnich dniach mamy do czynienia ze swoistą kampanią reklamową w wydaniu polskiego rządu. Najpierw był bulwersujący komiks, który miał promować Polskę i rok chopinowski w Niemczech, a w ostatnich dniach pojawiły się billboardy przygotowane przez Ministerstwo Kultury z charakterystycznym sloganem Zimo, wypier... wiadomo. Czy mamy do czynienia z nowymi standardami, które są wprowadzane w polskim życiu publicznym? No to jedna i druga sprawa jest wyjątkowo skandaliczna i należy się dziwić, co to za szalone pomysły przychodzą rządowi, czy to PR-owcy tym razem zawiedli, nie dopatrzyli czegoś i tego typu kompromitujące teksty się pojawiają. W przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych można mówić o swego rodzaju recydywie, bo przypomnę, że jeszcze parę miesięcy temu jeden z doradców ministra Sikorskiego zakładał stringi na hełm i w ten sposób reklamował Polskę i siebie sam na portalach internetowych. Tu jeszcze dodatkowo mamy do czynienia z słownictwem wulgarnym, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje jako promocję roku chopinowskiego w Niemczech. Jeżeli to zestawimy z pomysłami dotyczącymi prezydencji, że Bączek ma nas reklamować, więc zastanawiam się, czy to swego rodzaju właśnie bączki Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie są w ostatnim czasie. Myślę, że trzeba w tym wszystkim więcej rozsądku i nie stawiania na osoby niekompetentne, a jedynie w jakiś sposób powiązane rodzinnie, że przypomnę córkę pana ministra Rostowskiego, tylko stawiamy na fachowców. W takich sprawach nie ma żartów. Podobna sprawa dotyczy oczywiście Ministerstwa Kultury, które też w sposób zupełnie szokujący promuje właściwie nie wiadomo co. Chęć zakończenia walki z zimą przez służby miejskie, czy też przez, to jest ma być antidotum na rosnącą liczbę zachorowań. I tutaj z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia sobie nie radzi, stąd minister kultury włączył się do kampanii pozbycia się zimy w sposób niestety niecenzuralny. Co gorsza, ministerstwo broni pewnych szokujących stwierdzeń, szokujących tez, że chociażby przypomnę wypowiedzi pana ministra Zdrojewskiego, który twierdził w kontekście wspomnianego niemieckiego komiksu, jakoby twórcom można było pozwolić na więcej. W ten sposób z pewnością Polsce nie pomożemy, nie będziemy budować pozytywnego wizerunku naszego kraju.